dobry wieczór wszystkim, z tej strony Bartek, witam na RPGówku i na kolejnej sesji w kampanii Krypto Wybaczenia w systemie Pathfinder 2 edycja. Ze mną jak zwykle czwórka wspaniałych graczy. Dzisiaj sobie wylos maszyna losująca losuje od FIFA. Fifu, przypomnij, kim grasz i dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jestem? Przegrałem zakład. Natomiast kim gram? Gram Fuzu, niepokonanym, najpotężniejszym kapłanem swojej własnej wiary. Jak dotąd jedyna chyba postać najwięcej przegranych sesji. Tak jest. Fun fact, ostatnio sprawdziłem na YouTubie. Dokładnie 19 kwietnia mija dokładnie rok, odkąd zaczęliśmy grać tą kampanię. O dziwo, postać FIFA jest jedyną postacią, która gra od pierwszej do obecnej sesji. I jeszcze. Jeszcze! 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 Bartek planuje to naprawić na całą rocznicę. No. Dobra, dalej mamy naszą jedną gwiazdę w ekipie, czyli Rawaję. Przypomnij, kim grasz? Cześć, to ja jestem gwiazda. Alwa, mały kobold. Metr nawet wzrostu nie ma. Ma pistolet, giwerę, lampę, jakieś regalia. Jestem dramaturgiem. Miła sposób. A dlaczego z nami tutaj jesteś? A nie wiem. Po prostu tak wpadłam, żeby podrywać jakichś NPC-ów. Znaczy, kto to powiedział? No. Tego nikt nie wie. No, jak już się odzywasz na Didi, to przypomnij, kim ty grasz i powiedz, po co tu jesteś. Ja gram oczywiście jedynym niezawodnym Ingramem, który stara się nie umierać. Ostatnio mu zaczął wychodzić. Co ciekawe, dopiero wtedy, kiedy zginął. Dzierży miecz, z którym nie podchodzi do bramy, bo wtedy się złe rzeczy wydarzą. A jestem tu tylko i dlatego, że i tak nie mam lepszych planów na wieczór i Raveja chciała zagrać. No, więc dlatego jesteśmy i ostatni, ale nie najgorszy, czyli Rasta. Cześć, z tej strony Rasta. Gram MacGregorem, Hobgoblinem, Championem Farasmy, a jestem tutaj, bo Bartek mówił, że przyjdą zajebiści gracze, ale nie przyszli, więc skończył z nami. Cóż, niestety zdarza się, dość często. Bywa, niestety. Że nie jestem dobrym graczem, to jeszcze przeze mnie tu jesteście. Rasta, ja tu jestem, to ci nie dało do myślenia. Ale wy drodzy... Ja się dowiedziałem dopiero później. No, ale już wiesz, podpisał kontrakt, podpisał cyrograf, tak. Więc nie mógł się wycofać i cóż, tak jesteśmy razem. I tak naprawdę cały nasz quest polega na tym, że szukamy tych cyrografów, a one są pewnie na samym dole tej latarni. Dobra, ale teraz już wiemy, dlaczego wy osobiście tu jesteście ze mną i się będziecie męczyć, ale dlaczego, co wasze postacie ostatnio zrobiły, jakbyście przypomnieli dla tych, co nie oglądali? Zabiliśmy wielką złą panią. Toporem, złej zbroi, pracującą dla Olkory. I żeby tego było mało, była panią burmistrzową. Znaczy żoną burmistrza, wiecie o co. I książka zrobiła łup w tamtej bramie. Tam właśnie, tam daleko, w świecącej bramie. Tak, świecąca brama klucza. Który dzierży Ingram. Zaskakująco mamy przy sobie. Możemy to otworzyć i pójść dalej. Zostawmy to na kiedy indziej. Tak, ale w sumie tak przypominając wszystko po kolei, to żeście najpierw uratowali ludzi, którzy byli wykorzystywani tutaj jako źródło energii do nie wiadomo czego. Później żeście troszeczkę obeszli naokoło wszystko, znaleźliście ciało i ducha Ottariego Irwasiego, czyli jednego z... To także bezużytecznego ducha Ottariego. Nie moja wina, że już wszystko na ten temat wiedzieliście, co on miał do powiedzenia. Gdybyście go znaleźli wcześniej, miałby istotne informacje dla was, a że zdobyliście je wcześniej inaczej, no to cóż ja poradzę. No, duch ma wiedzę, jaką ma. No a później faktycznie żeście powalczyli z panią burmistrzową i Ingram bohatersko odrąbał jej głowę swoim... ty masz kilofem. Tak, kilof. I tak wszyscy tutaj jesteście, lekko ranni. Widzicie to przejście gdzieś tam dalej koło Ingrama, które jest. I moje pytanie jest, co zamierzacie robić dalej?
moi drodzy. Ludzie żyją. Ona nie żyje. To mam pomysł. Zabieramy manatki. To się wszystko, co tu ważne. Znaczy, ja już zabrałam jedno. Pokazuję jakąś fiolkę. Ale tego nie podniosę. Wielki topór, to nie moja broń. Więc bierzmy manatki i idźmy spać. To czas najwyższy. No, wielkim toporem to chyba nikt z nas tutaj nie ma przyjemności władać. Ale na pewno jest drogi. Weź go sprzedaj. Właśnie miałem powiedzieć, że na pewno można z niego zrobić użytek w inny sposób. Pieniądze nam się nie przelewają. Przydadzą się. Oj, to prawda. Trzeba by było wzmocnić ekwipunek, kupić nową tarczę. Odpocząć. Jak opowiadacie, MacGregor poprawia sobie plecak, żeby nie być przeciążonym, bo mu chyba się ramionczko poluzowało. A właśnie, zbieram swoje rzeczy. Mianowicie? Nie wiem, zaskiewam plecak, wiążę go jakąś szmatą. A, faktycznie, i zbieram bo... swoje rzeczy. Tak, bo, no, bo i Alva i Ingram macie zniszczone plecaki. Ja wiążę go jakąś szmatą prowizorycznie i kupię nowy, no. Jest jak jest. Znaczy... On jest całkiem zniszczony, czy jest zepsuty tylko? Ja bym uznał, że jest popsuty. No to w minutę jestem w stanie naprawić jeden plecak. Więc no, technicznie po prostu Ingram, ty masz jakiś sposób na złożenie tego w kupę, tak że będzie się na razie trzymał. No później wiadomo, trzeba będzie chwilę czasu poświęcić, żeby to wyglądało nie, znośnie. Nie, mam po prostu szybką naprawę jako umiejętność. Wiem. Tylko wiesz, chodzi o to, że teraz naprawisz to w taki sposób, że on będzie funkcjonalny, natomiast wygląda jakby był naprawiony tymczasowo, nie? Dobrze, rozumiem. Nie musisz, nie wrzucasz, po prostu go naprawiasz. Działa, tak? Tylko wygląda, no jak wygląda. Pytanie... Kupię nowy, różowy. Pytanie, które z was bierze ten wielki topór, ewentualnie jeszcze możecie resztę pani burmistrz wydziobać z pełnej płyty, bo ona ma na sobie sporo pancerza, tylko no to zajmie chwilę, bo musicie de facto wyciągnąć truchło z pancerza. Oj tam, daj tę płytę. Daj ten topór. Tak. Się pod... podświartkujemy. Dobra. Wszyscy pewnie pomagają. Topór, to jest szybka akcja. Staramy się to zrobić jak najszybciej, jak najsprawniej w życiu. I ewakuujemy się z tego miejsca. Na pewno. Czyli przenosicie się... Rozumiem, że do miasta. A co, chcesz dalej iść? Czy by też się na pewno? No. Tak? Nie, no to już jest kwestia wasza, gdzie idziecie. Patrząc na to, że chcielibyśmy odpocząć, żeby było fajnie. Chcielibyśmy uzupełnić ekwipunek, wzmocnić ekwipunek i tak dalej, to idziemy do miasta. To szybkie pytanie. Czy myśmy zgarnęli pozostałe rzeczy z... że tak powiem, które zostały pozostawione? Wiecie, te rzeczy, które ukradli i dali na koło bariery? To nie znaczy, da się ich zabrać. Nie tak, da się ich się nie da zabrać. One Dobra. Są w, jak gdyby... W... My wzięliśmy wszystko, co miała przy sobie burmistrzowa już. Tak jest. I te zombiaki też. Z zombiaków, jak coś, to możecie... Tym, one miały tylko miecze z takich rzeczy, które tam były. Różnie. Dobra. Nim ruszymy dalej, chciałbym użyć na sobie nakładania rąk. Na mnie proszę nie. Bo chyba nie używałem focus pointu. Nie, nie wydaje mi się. Też mi się nie wydaje. Dobrze. Bo ustaliliśmy, że ty idąc jakby modliłeś się do Farazmy i ona ci przywróciła te to moc, nie? I teraz mogę się spokojnie użyć. Dobrze. Zawsze to te 18 więcej. Jakby to nam wyskoczyło.
Dobra, i teraz rozumiem, że udajecie się z powrotem do Tarii. Zgadza się. Która będzie mniej więcej godzina? Wiesz co, obstawiam, że jest teraz koło godziny 12 w południe, bo wyście jakoś wcześniej rano tutaj wyruszyli, później... Nawet... Doszli ten straż. Tak, ze strażą więc... trochę czasu spędziliśmy. No tam było około godziny, a więc... rytuał odprawiali... On był równolegle. Równolegle, więc obstałem, że tak mniej więcej 4 godziny od momentu, w którym żeście tutaj przybyli, bo wyście przybyli tutaj rano, później spotkaliście tego, tam żeście troszeczkę pochodzili po tym piętrze, żeby właśnie straż sobie odespała, później żeście mieli tą przygodę z tym ognikiem, który przyzywał ciemność, później stamtąd uruchomiliście ten portal, zjawiliście się tutaj, wróciliście tam, przeszliście gdzie indziej, odprowadziliście tych rannych ludzi, wróciliście tutaj inną drogą, więc spokojnie 4 godziny jak najbardziej minęło. Czyli jest koło południa, a wyście ostatniej nocy też nie spali za dużo. Tak, to jest dobra pora, żeby wrócić i odsapnąć. Najwyższa wręcz, bym powiedział. No dobrze, nie będę się z wami sprzeczał. I tylko jedno jest pytanie moje do was. Którędy wracacie na powierzchnię? Czy tędy, którędy przyszliście, czy szukacie jakiegoś innego przejścia? Przyszliście, tutaj obok wilka jest tunel, który prowadzi gdzieś do lasu i stamtąd będziecie mogli dojść do Tarii. Możecie też dojść drzwiami, które znalazłaś, ewentualnie przejść tym tunelem, którym woda spływa tutaj. To właśnie zamykam ze sobą tam te drzwi. Dobrze. Czyli rozumiem, że tunelem wracacie. Bartku, jeszcze przy tej barierze są trzy przedmioty, czy dwa? Aktualnie są trzy. Jest broszczka. Czyli brakuje tylko miecza. Brakuje tylko i wyłącznie miecza. Stąd pomysł, że wziąć sobie dzień wolnego, żeby Ingram skupił się na dorobieniu wewnętrzno-płytowej pochwy na miecz. Mówisz, że chcesz sobie kręgosłup moralny doprawić? Dokładnie tak. Dobra, więc wróciliście przejściem, które nie tak dawno żeście wychodzili, do samego Ottarii. To zajęło wam około tam 40-45 minut, więc nie jest tak długo. No, całym tym szaleństwem, które tutaj miało miejsce, jesteście delikatnie zmęczeni, natomiast nic, co by wam jakoś bardzo przeszkadzało. A w mieście, jak tylko przechodzicie tymi ulicami, żeby dotrzeć do beczki Wron, gdzie nocujecie, Nie. No? Ja bym chciał jak najszybciej się udać do... Kurczę, już notatki sprawdzę. Bo wy dochodzicie do Ottarii od północy, czyli tędy, stąd. Do Landusa Longdale'a. Tak, więc on będzie najprawdopodobniej w garnizonie. Garnizon Ottarii jest w tym miejscu. Okej, no to tutaj tak jest w miarę blisko po drodze. W razie jak najbardziej chciałbym mu zareportować, że faktycznie znaleźliśmy burmistrzową. Nie trzeba ale jej szukać. Poczekaj. Kiedy dochodzicie właśnie tam na sam garnizon, jest tam kilku strażników, jakiś tam ktoś z Ottarii jest, coś tam raportuje, albo zgłasza coś, co się dzieje. Natomiast kiedy tylko strażnicy was widzą, jeden z nich właśnie podchodzi do was. Pan kapitan jest w bibliotece, gdyż no tam pilnuje tych rannych, czy zaginionych, których żeście odnaleźli, więc jeżeli chcecie z nim porozmawiać, musicie udać się do biblioteki. Świetnie. Czy kapłanka Seren Rej też tam się znajduje? Jak najbardziej. Ona pilnuje właśnie wszystkich rannych, dogląda ich. No to cud, że oni jeszcze żyją. Tak przynajmniej dotarło do moich uszu. Dziękujmy Farazmie, że nie prędko wyciągła po nich rękę.
pędzimy tam czym prędzej. Patataj, patataj. I kiedy idziecie tak przez miasto, czuć, że wszędzie w mieście czuć takie napięcie, nie? Gdzieś tam ktoś przechodzi, ktoś mówi, że ty słyszałeś, to burmistrzowa wszystkich tam porywała. No, ale to przecież to dobra kobieta była, pomagała wszystkim. A gdzieś tam indziej ktoś inny mówi, ta, ciekawe co oni tam mają dalej w tym domu, to przecież nikt do wschodniego skrzydła nigdy nie wchodził. Pewnie tam jakieś magiczne rzeczy ma poukrywane. I czuć takie napięcie w całym tym mieście z takich plotek, które gdzie ludzie się kręcą. Tak, jakby burmistrz miał kolejnych wyborów nie wygrać. No. Też to jest raz, a dwa, czuć takie, że ludzie czują się bardzo niepewni i teraz nie za bardzo wiedzą, do kogo się zwrócić. O jakąś pomoc, o jakieś przewodnictwo jest takie każdy z sobie i widzicie, że praktycznie nie idzie spotkać osób, które idą pojedynczo. Zawsze jest dwójka, trójka, tak by wszyscy się czuli bardzo niepewnie obecnie. A kiedy dochodzicie do samej biblioteki, gdzieś tam zaraz za wejściem wita was jeden z akolitów. Dzień dobry, czy mogę państwu pomóc? I on tak po chwili się orientuje, z kim ma do czynienia, bo jednak już troszeczkę rozpoznawalni jesteście i tak się patrzy na was. To państwo do uprowadzonych, odnalezionych, czy jednak... Kapitana i do nich. To ja tutaj poprowadzę. I on was prowadzi do jakiejś alkowy gdzieś na piętrze, gdzie faktycznie jest cała szóstka rannych w łożach. Widzicie, jak tam jest kilka innych akolitów biega dookoła. I gdzieś przy samym oknie stoi właśnie kapłanka, nasza gnomka, obok niej Longsdale i rozmawiają ze sobą. Z ciszonymi głosami, także musicie bardzo blisko podejść. Nasza kapłanka miała na imię Wendy. Po drodze tam. Jakieś nazwisko? Banderdash. Oczywiście, że podchodzę. Oni tak, wiesz, zorientowali się, że podeszliście. Tak kapitan na was patrzy. Nasi... No teraz muszę użyć tego słowa. Bohaterowie. Cóż też się wydarzyło tam? No, jestem wam winien. Tak widzisz, że nie może przełknąć tego słowa. No powiedz to. Dasz radę. Przepraszam. Nie męcz człowieka, widzisz, że mu to ciężko z gardła wychodzi. A no i tak wszyscy nie ma o co chodzi. Dobrze, tak więc jak oni się trzymają, tam sobie, mam nadzieję, że oni tam leżą, w sensie ci no tak, 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 tak. Wendy tak na was patrzy, no... To coś, ta dziwna magia, która na nich działała, wysysała na tyle energii życiowej, ile mogła, żeby ich nie zabić. To było bardzo, bardzo przemyślana rzecz. I im dłużej oni tam byli, tym gorszy stan spadali, ale cały czas to było tak na krawędzi śmierci, więc teraz no po prostu potrzebują odpoczynku, takiej zwykłej opieki, żeby po prostu nabrali sił i fizycznie nic im nie powinno być za jakiś czas, niezbyt długi. Wiadomo, magią mogłabym to przyspieszyć, ale pytanie, czy jest sens, gdyż odzyskały te siły równie dobrze przez 2-3-dniowy odpoczynek, bez wysysania tej energii? No na pewno, jeśli się poczują lepiej, będą chcieli wrócić do domu, do rodzin, a nie wiemy tak do końca, jak ta nekromantyczna magia na nich zadziała. Równie dobrze za dzień, dwa mogą się przemienić w potwory. Bym jednak ich trzymał pod kluczem i... Dlatego też teraz chcę odprawić kilka rytuałów, żeby sprawdzić, czy w
ich ciałach zaszły jakieś zmiany, czy też nie? Bardzo mądre podejście. No, ale najpierw chcę, żeby oni jednak odzyskali troszeczkę sił, żeby świadomie podjęli decyzję, żeby mogła ich sprawdzić, czy coś w nich samych nie zostało zmienione wbrew ich woli. A właśnie dla... miałem do ciebie pytanie, siostra Banderbasz. Znasz może jakieś rytuały, które mogłyby zamieniać ludzi, powiedzmy, dobrych, posłusznych złemu władcy, czemuś większemu? Bo niestety mamy bardzo złe, potwierdzone wieści. To już nie tylko majaczenie tych biednych pokrzywdzonych, ale widzieliśmy burmistrzową, która no niestety zaatakowała nas. Musieliśmy się bronić. Parę nie do powiedzenia. No ale musieliśmy się bronić i niestety jej głowa potoczyła się. No to bardzo złe wieści, no ale no z tego co słyszałem, są różnego typu czary, które wpływają na umysł, ale też jest coś o dużo bardziej prostszego, czyli po prostu karmienie umysłu majakami jakiejś potęgi czy innych rzeczy, które może zdobyć dzięki temu, co robi. Więc no, mogę przygotować wam pewien zwój, który odpowiem wam na pytanie, czy ta magia kontroli umysłu była używana, czy też nie. Natomiast nie jestem w stanie wam przygotować nic, co by wam odpowiedziało, czy dany umysł, dana dusza była poddana po prostu manipulacjom zwykłym. Kogoś, kto potrafi omamić umysł innej osoby jakimiś mrzonkami, innymi wizjami. No dobrze. Kiedy Lardus usłyszał to, że głowa burmistrzowej się potoczyła, tak patrzy na was, nie było innego rozwiązania? Niestety. Próbowaliśmy ją spacyfikować, ale się nie dało. Sytuacja wyglądała właśnie tak, że albo my, albo ona. To znaczy... O dziwo nie umarli ją, jej byli podlegli, słuchali jej rozkazów. Nie tylko problemem było, że my, albo ona, albo cała wioska. Więc nie wiem, co gorsza. Problem polegał na tym, że ona kolekcjonowała artefakty bohaterów, ażeby otworzyć przejście, za pomocą którego mogłaby ponownie wpuścić Belkorę do naszego świata. Czyli rozumiem, że tymi artefaktami to były te rzeczy z muzeum Otari, tak? Tak, domu tak, burmistrza. Tak. Niestety w tym momencie jedynym artefaktem, który nie jest posiadany przez nich, a niestety odzyskać ich już nie możemy, ponieważ są już użyte jako klucze, pozostał sam miecz, który na szczęście znajduje się w bezpiecznym miejscu poza miastem. I to miejsce zna ile osób? 4. Dobrze, to im mniej osób, tym lepiej. Dobra, ale... Też jestem tego zdania. Teraz pytanie jest jedno do was. Czy feralne wieści dla burmistrza mam przekazać ja? Czy chcecie to zrobić osobiście? Ja bym powiedział, że lepiej to przyjmie z twoich ust niż z naszych. Dokładnie, znasz go, Lardusie, dłużej, więc będziesz wiedział, że będzie lepiej, kiedy będziesz mógł powiedzieć, że twoi strażnicy usłyszeli to od ludzi uratowanych, niż kiedy my przyjdziemy i mu powiem, że zabiliśmy żonę jego. I na wszelki wypadek, bo wiesz, nie żebym podejrzewał, ale skoro jego żona knuła sobie na spokojnie, to jest szansa, że on jest w to zamieszany. Więc tak na wszelki wypadek, nie wspominaj, że udało nam się ustalić, gdzie jest jego miecz. Znaczy, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Przydałoby się sprawdzić prywatne komnaty burmistrzowej przeciwko magii, czarnej magii. To
znaczy tak, no z tego co wiem, a z burmistrzem jestem powiedzmy sobie dosyć blisko, to oni nocowali wspólnie. I no, zdarzyło mi się... piwniczek? To znaczy... Żadnych no, gabinetów? Jest gabinet burmistrza. Pokoi w ścianie? Gabinet burmistrza, w którym też byłem wielokrotnie, no nic dziwnego tam nie widziałem. Ale zapewne jak wiecie, też całe wschodnie skrzydło jest, powiedzmy sobie to, w dziwnych rzeczach przez po prostu rodzinę burmistrza zawsze określane jako nieużywane i martwi mnie to, co tam znajdę, jeżeli tam się udam. Pytanie jest moje takie, czy chcecie ze mną się tam udać do tego wschodniego skrzydła? Ja spróbuję przekonać burmistrza, żeby mnie tam wpuścił. Tylko jest pytanie do was, czy mam iść tam sam, czy chcecie iść lepiej tam ze mną? Lepiej, żebyśmy my poszli, bo my wiemy, kim masz do czynienia i z jakimi rzeczami możesz mieć do czynienia. To znaczy, że z tego, co mówiliście, to kult Nimbalotha, powiedzmy sobie, no nie jestem ekspertem w tych dziedzinach, ale wiem, kim on jest, tak? I wiem, czego mogę się tam spodziewać, więc nie pójdę tam nieprzygotowany. Tylko pytanie jest do was, czy chcecie pójść z nami, ze mną. Ja osobiście uważam, że powinieneś iść tam sam, to by było lepsze, bo gdybyś coś tam znalazł, to nie będzie, że dziwni przybysze ponownie oskarżają burmistrza. A z kolei rzeczy kultystów, to jak już zlokalizujesz gdzieś ukryte, to naprawdę łatwo się domyślić, że to jest z kultystą. Ale, więc ja jestem za tym, żebyś sam poszedł. On z nami może pójść. Że zaoferował, że wspólnie pójdziemy. To czemu my będziemy oskarżeni, że wspólnie pójdziemy? To znaczy tak, Lardus mówi do was, że nie ma problemu, mogę jak gdyby pierwsze oględziny zrobić sam z moimi strażnikami i później zaprosić was jako osoby, które powiedzmy sobie widziały rzeczy związane z tą burmistrzową już w samych tych podziemiach i wtedy wy określicie, czy ma to związek z tym, co tam znajdowaliście, czy też nie. Tak będzie najprościej i zaoszczędzimy dużo czasu. Dobra, w porządku, to on tak patrzy. Potrzebujemy tylko odrobinę odpoczynku. I może, drogi kapitanie, żeby to nie było też takim wielkim ciosem dla burmistrza, może lepiej byłoby powiedzieć, że zginęła w nieszczęśliwym wypadku, niż atakowała czy znęcała się nad niewinnymi ludźmi. Ja bym nie ogłaszał publicznie tego, że działała na rzecz kultu. To znaczy, obecnie chciałem powiedzieć, że została wciągnięta w jakieś mroczne siły wciągnęły ją w swoje knowania, przez to straciła życie i wy to widzieliście. Co powiecie burmistrzowi, to już jest wasza sprawa. Możecie mu powiedzieć prywatnie prawdę. Natomiast w mieście ja będę głosił cały czas to, że mroczne siły zawładnęły w nią, nieważne czy to jest prawda, czy też nie, gdyż nie chcę destabilizacji i paniki w mieście. Już dosyć się z tego... Dokładnie, dobry pomysł, przyjacielu. Ciężkie czasy nastały. Cóż, dobra, to ja udaję się do burmistrza. Pewnie chwilę mi tam zajdzie. Później zorganizuję ludzi i wejdziemy tam w to wschodnie skrzydło. Mam nadzieję, że nic tam niebezpiecznego nas nie zostanie, więc gdybyśmy stamtąd nie wyszli, to wiecie, na co się szykować na najgorsze. I on jak gdyby opuszcza to miejsce, żegna się tu z gnomką, z Wendy i odchodzi. Ona tak na was patrzy. No to naprawdę 6 osób zawdzięcza wam, co najmniej 6 osób zawdzięcza wam życie w tym mieście. Więc no, osiągnęliście niemałą rzecz. Czy ja wam jakoś mogę pomóc? Zależy, jak chcesz pomóc. Droga siostro Wendy, szukamy pewnej księgi,
która może zawiera jakieś informacje na temat przemiany człowieka żyjącego w gula i odwrotną stronę. Masz może takie pergaminy lub zwoje z taką wiedzą? Tak tylko wam powiem, że znaleźliście tam w siedzibie Belkory w bibliotece księgę o rytuałach, jak przemienić w gula. I tą księgę macie. No, a potrzebujemy w drugą stronę. Mówisz, że z gula w żyjącą istotę z powrotem? Tak, no niestety sporo guli natrafiliśmy po drodze i przypuszczam, że niektóre zaginione osoby mogą się w nich przemieniać. Nie chcielibyśmy od razu kończyć ich żywota, temu pytamy tak zawczasu, aby jeszcze próbować odratować. Ja osobiście nigdy się nie interesowałem akurat takimi tematami, ale możemy sprawdzić. No, bibliotekę tutaj mamy dosyć obszerną, no i niestety nie znam wszystkich ksiąg dokładnie, co zawierają, ale mogę skierować kilku moich akolitów do poszukiwania odpowiedzi w tym konkretnym temacie, ale mówi, że ci ludzie, i wskazała palcem na tych, na te sześć osób, które tam leży, mocno takich mocno jak gdyby rannych i wycieńczonych, mogły się przemieniać w guli, mówisz? Niestety, jako czempion Farazmy zakładam najgorsze, to po pierwsze, a po drugie, no nie wiemy, z jaką mroczną magią mamy do czynienia tak do końca. Była uśpiona przez 500 lat, a co się obudziło? Dobrze, że o tym mówisz, to będę wiedziała, w jakim kierunku prowadzić pewne, można nazwać to badaniami, żeby sprawdzić, czy coś na tych ludziach się znajduje. Niemniej postaram się jak najszybciej zlokalizować jeżeli mamy jakieś księgi na ten temat, to je zlokalizować i dać wam jakąkolwiek odpowiedź. Będę zobowiązany, siostro. A dla pozostałej waszej trójki coś jestem w stanie zrobić? Patrzę się na Ingrama, patrzę się na Alwę, patrzę się na FIFA, na Kuzu. Lord Kuzu nie potrzebuje twojego wsparcia, natomiast jeżeli będziesz czegoś potrzebować ode mnie, chętnie ci go udzielę. Ja potrzebuję tylko pieniędzy, ale tak, to nie potrzebuję nic więcej. To znaczy, no, pieniędzmi no, nie mam jak was wesprzeć, ale wiem, no więc że... nie potrzebuję nic więcej. A pieniądze zawsze się wydają. Powiemy w ten sposób, a na ten moment nic nam nie przychodzi do głowy. Przyśpimy się z tym, najwyższa pora dla nas na to. Jeśli na coś wpadniemy w najbliższej przyszłości, odezwiemy się, ale mogę też zagwarantować, że prawdopodobnie cokolwiek będziemy potrzebować, też będzie pożytkiem dla miasta i ludzi mieszkających w mieście. Jedna rzecz, możecie się do Rudy Rockfish odezwać, gdyż ten tutaj jegomość, i wskazuje palcem na jedną z osób, które żeście ocalili, jest jej krewnym? Synem. Tak, dokładnie. Jest synem. I myślę, że za odnalezienie swojego syna, no, jakąś nagrodę otrzymacie. Patrzę na Alwę, czy zapamiętała sobie w głowie? Kompletnie nie. Alwa jest syn, szana, żeby myśleć. Alwa. Syn, bogata matka, spadek. Jeszcze raz, jak się nazywa? Spadek! To jest właścicielka tawerny Rockfish, czyli skalnej ryby. Nazywa się Bralda Wenkerwele. Dobra, już zrozumiałam. Trzeba pójść do pani, z której zaginął syn. No i tak samo, no tutaj macie jeszcze Emila Boutera, też znany w Otarii, można by to nazwać biznesmen, rzemieślnik.
więc też... Jak... Mogą sobie to po prostu zapisać na kartce i zrobić później turnę po tych wszystkich ważnych osobach? No, spokojnie, nie ma problemu. Dobrze, to ktoś sobie zapisał na kartce i to zrobimy. Nie wiem tylko, czy przed, czy po wyspaniu się. No, na razie pójdźmy się wyspać. Przyjdziemy kiedy indziej. Wie pani... Walczyliśmy długo, żeby... by miasto było bezpieczne. Trzymajmy odpoczynku. Dużo. No, rozumiem, no. Wyglądacie na zmęczonych, więc... Odpocznijcie dobrze i oby wam bogowie sprzyjali, jakikolwiek znajdziecie. Już wydaje się, że czynicie trochę dobra w tym mieście. Nie wiem, czy to tylko dlatego, że wchodzicie w miejsca, w których jest wiele zła i to zło po prostu wychodzi na jaw, a wy walczycie z tym, czy coś innego się dzieje, ale niemniej czynicie trochę dobra. My to tacy wielkoduszni. Ale teraz wypadałoby się napić, pójść spać. I jutro zajmiemy się sprawami, które wymagają, żebyśmy się nimi zajęli. Ja raczej zrezygnuję z picia od razu, wrócę do łóżka. Patrzę z niedowierzaniem na Ingrama. Patrzę na krasnoluda i słyszę takie słowa. I czuję się oszukana. Nie, to najważniejsze słowa. Ingram, suka bliad, ochujałeś? Ze mną cię nie napijesz? Przysiągłem, że w czasie tej podróży ograniczę alkohol. No dobrze, dobrze, ograniczyć alkohol w jednego poproszony. Kufla. Jednego kufla ci nie zaszkodzi. Albo 10. Nie no, jeden wystarczy. Wyobrażasz sobie mnie pijącą 10? Niech będzie jeden kufel do obiadu i na tym poprzestańmy, a przynajmniej ja. Wam nie bronię. Dobra. Niemniej wracacie z biblioteki, ze świątyń do beczki Wron. Tam spory jest ruch i kiedy tylko wchodzicie do środka, nagle tak wszystko zamiera. Tak wiele oczu się spogląda na was. I od razu słyszycie jakieś, że ewidentnie się plotki rodzą, które zaczynają być przekazywane z uszu do uszu. A właścicielka wita was tak bardzo, bardzo wylewnie. O, moi drodzy, tak. Siadajcie, dawno was nie było. Co potrzebujecie? No tak zmęczeni wyglądacie. To pewnie jakiś obiadek i co? Jakieś piwko na pewno. Tak. Żeby łaska Kaidena na was spadła. Wiecie co, moi mili? Właśnie mi dojrzyło takie nowe piwo. Ono jest takie bardzo nietypowe, bo dosyć mocno kwaśne z dodatkiem owoców leśnych, czy byście chcieli spróbować? Ja mam takie pytanie, bo ona brzmi jakby była wystraszona. Czy ona chce nas otruć? Wiesz co, bardziej ona to robi tak teatralnie, żeby wyszło na to, że ona was dobrze zna. Okej. Okay. I to nie wychodzi. Okej. Okay. Bardzo chętnie. Zapraszam tutaj i wiesz, jest ewidentnie stolik na samym środku całej karczmy, gdzie was sadza i czujecie tą masę spojrzeń ludzi dookoła na was. Po chwili ona przynosi wam właśnie jakieś ciepłą strawę, jakiś tam pieczeń, jakąś kaszę, tego typu inne rzeczy oraz jak najbardziej jest też przyniesiony dla każdego kufel, dodatkowo jeszcze dzban taki mniej więcej z 1,5 litra postawiony obok. No, moi drodzy, wy tutaj tak od dawna siedzicie, to pewnie no, czujcie się jak u siebie, tak jak zwykle. Gdybyście czegoś potrzebowali, to wołajcie ciocię Maglę i ona wam zawsze przybiegnie z pomocą i doniesie tego, czego potrzebujecie. Tak ona bardzo teatralnie to mówi, żeby wszyscy wiedzieli, że jest z wami jak gdyby w komitywie, po czym odchodzi
A wy czujecie tą masę spojrzeń. Oczywiście, kiedy tylko odwracacie wzrok, zaraz ktoś wylepia oczy w kufel, w stół, czy w inną stronę. Ale czujecie, że wam się przyglądają. O, już plotki poszły. My tak popularni jesteśmy. Rozsiada się. Ogląda się na prawo. Uśmiecha się, ogląda się na lewo. Warczy. Ja tak nachylam się do Alwy. Ty, słuchaj, jak my tacy popularni jesteśmy, to może ci wzięcie wzrośnie. Może ci nawet ktoś parę kolejek postawi. Ale jak jestem zmęczona... Znajdziesz sobie przystojnego kawalera wreszcie. Nie będę mojego uroku rozsiewać, kiedy jestem zmęczona. Kobieta zmęczona równa się kobieta marudna. Widzicie, jak do karczmy tak samo wchodzi pomocnik tego kowala, którego Alwa kiedyś próbowała upić. Ten jąkała, tak patrzy się do was, zmacha do was ręką. Mogę się przesiąść? Parę pytań mam, bo tak ścisza bardzo głosu. Podobno burmistrzowa jest zaplątana w tą całą aferę z tymi zaginięciami. Wy tam łazicie i na pewno wiecie, co się dzieje. Sprawa jest już rozwiązana. Nie trzeba się martwić. To jasne, bo uratowaliście ich, ale czy to prawda, że burmistrzowa też miała w tym swoje trzy grosze wrzucone? Na początku, panie, usiądź, napij się, bo jest pan zdenerwowany jak nie wiem co. Widzi pan nas? Jesteśmy zmęczeni, strasznie zmęczeni i jakoś nie panikujemy, więc chyba nic się nie dzieje złego. Albo tak przeszywa go spojrzeniem niezrozumienia. On tak... Widzisz, żebyśmy panikowali? Wziął krzesło, usiadł, gdzieś tam wziął sobie trochę tego jadła, nalał sobie piwa do kufla, który gdzieś tam skołował skądś. No, ale pół miasta mówi, że to burmistrzowa porywała tych ludzi i że to nie wy, tylko ona jest odpowiedzialna za to wszystko, co się dzieje. Znaczy, przyjacielu, my na pewno za to nie jesteśmy odpowiedzialni. Aczkolwiek kapitan Longsday wyjaśni wszystkim mieszkańcom, na czym stoją sprawy. A niestety tajemnicy powiem ci, że znaleźliśmy burmistrzową martwą. Ale wątpię, aby taka drobna kobita dała rady po prostu porywać ludzi do latarni. Bądź poważny. Rzuć sobie, mój drogi, na oszustwo, czyli deception. DC będzie, czyli skala trudności, myślę, że 16. Czy on to kupi? Jak tak mówisz, to zapewne tak jest. No. Nikt tam inny nie chodzi, ale tak jeszcze chciałem jedną rzecz spytać. I tak patrzę się na Alwę. Czy panienka Alwa by nie chciała na ryby skoczyć ze mną? Mam łódkę taką i byśmy mogli popłynąć i połowić coś wspólnie. Znam świetne miejsce na połowy. Kuzu zamienia się w liska, wskakuje pod stół i zaczyna dusić się ze śmiechu. Też mam ochotę, ale ona na pewno tego by nie zrobiła. Mój brat. Jak wszystko załatwimy, jak załatwię swoją pracę, to z miłą chęcią
popływam z tobą. I zdobędziemy najlepsze ryby. Czy panienka Alwa wie, jak długo to może potrwać? Jak koledzy dadzą mi wolne, to wtedy będę miała czas, ale zło nigdy nie śpi, więc nie wiadomo, kiedy będę miała najbliższy termin. Chociaż możemy się spotykać tutaj na piwie, no, ale na łódkę, jeżeli będę miała wolne, jasne. On tak patrzy z takimi maślanymi oczami po reszcie. Nie widzę z Lodratku, więc to z Ingrama, to na Black Thorna, tak patrzę takimi myślanymi oczami. No dajcie jej wolne, no. Kuzu natychmiast po usłyszeniu tego przemienia się z powrotem i kładzie Alwie rękę na ramieniu. Alwo, w imieniu całej korporacji podziemnej udzielam ci pełnej zgody na dzień wolny, żebyś mogła pójść sobie na rybki. To może... jutro z rana popłyniemy. Alwa odwraca się do Kuzu z takim pełnym zdezorientowaniem wzrokiem, zasłaniając oczywiście. Przepraszam, ale będę Alwę jutro potrzebował do pewnego drobnego projektu, więc wybaczcie, ale nie sprawy, ja ci pomogę. Odwracam się do Kuzu jeszcze bardziej z takim... Niestety, ale potrzebuję specjalistycznej wiedzy Alwy. No to wykorzystajmy jutro. Jutro też mamy wolny dzień. A co za zwrotny jesteś, Kuzu? Nie, ale Alwa... Kuzu, przyznaj się, że jesteś zazdrosny. Alwa, praca nie może się zatrzymywać. Przyznaj się. Ja osobiście też uważam, że powinniśmy trochę więcej odpocząć. Przyznaj się. Bardzo dużo i w pełni zasługujesz na dzień wolny. Przyznaj się, że jesteś zazdrosny. Że też byś chciał pójść na rybki. Jeżeli Lord Kuzu lubi wędkować, to też może z nami popłynąć. No co ci tak myślała? W takim razie, Alwa, jutro idziemy popływać na rybki. McGregor wali pięścią w stół. Chyba wiesz, duży chaos piwa. Nie. Patrzy się złowrogo na wszystkich, próbując ich jakby zastraszyć, ale mówi: kurwa, dziecka, ogarnijcie się, ludzie giną, do kurwy nędzy, trzeba najpierw załatwić sprawę z latarnią, a nie kurwa brać sobie dzień wolnego, do cholery jasnej. Wstaję, rozglądam się po karczmie i krzyczę: nic się nie dzieje, wszystko jest opanowane, spokojnie, on ma urojenia. McGregor, pragnę ci przypomnieć, i tu wskazuje na krasnoluda, że on i tak ma zamiar jutro zajmować się swoimi projektami, runicznymi rzeczami, więc i tak nie pójdziemy jutro na te rzeczy. A my z Alwą z kolei potrzebujemy odpoczynku psychicznego. To jest bardzo ważne w HR-ze. To mi tłumaczyli na szkoleniach. Także, młody człowieku, idziemy z tobą na ryby. To ja się bardzo, bardzo cieszę, ale tak patrzę na Black Thorna, który tak się wyrwał i ewidentnie się go lekko obawia, ale czy pan Hobgoblin nie ma nic przeciwko temu? Bo jak trzeba, to ja poczekam, aż poradzicie sobie z tym całym złem. Blackton zdycha. Dowodzi Lord Kuzu. Jak powie, tak będzie. Ale według mnie to nie czas na takie głupoty. I maślane oczy kierują się w kierunku Lorda Kuzu i na niego patrzą. Ja go klepię po ramieniu. Godzina na rybach to nie jest problem. Tak, w takim razie będę tutaj samego rana, jak tylko słońce wstanie, żeby państwu nie zabierać za dużo czasu. I on tak wstaje, kłania się wszystkim, tak do Alwy, tak podchodzi, tak wyciąga rękę, tak cofa rękę, wyciąga rękę. Dobra,
podam mu rękę. Nie wiem, co on chce zrobić, ale podejrzewam, co on może chcieć zrobić, więc podam mu tak ładnie rączkę. To on ją ucałował z wiesz dłoni. I to ja jutro z rana będę czekał tutaj na państwa, żebyśmy szybko taką rundkę mieli z złowieniem na nauce, a później nie będę państwa powstrzymywał przed walką ze złem. I on tak szybko odchodzi takim z bardzo taką czerwoną twarzą. Mimo, że na pewno ma w sobie krew elfów, no to niestety nie uchroniło go to przed tym, żeby oblać się burakiem. I cała karczma, o dziwo, jest bardzo, ale to bardzo cicha, więc każdy słyszał to, co się wydarzyło przy tym stoliku. Dlatego ja krzyknęłam, że nic się nie wiesz od małego jenia. I co robicie dalej? Więc tak, Kuzu zamienia się w liska i wychodzi. Idzie szukać druida. Sam? Bez nas? Bez powiadomienia nas? Ale ty jesteś samolubny. Słuchaj, ja ci powiem więcej. Ja to robię tak, czekam aż Alwo odwróci wzrok i dopiero wtedy przemieniam się w lisa. To znaczy tak, Alwo, ty na pewno się zorientujesz po chwili. Ja od razu. Że Lorda Kuzu nie ma, więc jeżeli chcecie, możecie próbować za nim podążyć. Ja powiem tylko tyle. Nie. Tylko no kopię tam delikatnie Ingrama pod stołem, ale tak to jak od razu Blaktor ruszę za. Pójdzie, jak Blaktor pójdzie, to nie mam towarzystwa do picia, to za nim też pójdę. A Ingram? Czekaj chwila, gdzie Blaktor się udał? Blaktron zobaczył, że Lord Kuzu zamienił się w bliska i gdzieś tam się wysmyknął. Wyszedł za nim, za Blaktronem wyszła Alwa, więc zostałeś sam przy stoliku. Sam? Podczas niezręcznej atmosfery w karczmie, gdzie każdy się na ciebie gapi. My w ogóle dostaliśmy jedzenie, jadło albo picie. Tak, zakładam, żeście pojedli, co prawda dla ciebie jest trochę zbyt nieświeże. Wysmażone. Tak. Niemniej, no, jakieś tam mięso jest, więc jest w miarę okej. Okay. Wiesz, że gdzieś tam w plecaku masz jeszcze kilka rzeczy wyniesionych z biblioteki Guli, które w twoje podniebienie bardziej trafiają. Ale żeby nie było jeszcze coś trochę po ziobie tego, co mam na talerzu, dopiję szybko resztę piwa, głośno i wyraźnie westchnę i pójdę za nimi. Dobra, więc wy w takim dziwnym pochodzie biegnie lis, za lisem biegnie hobgoblin, za hobgoblinem biegnie kobold, za koboldem w nieco większym oddaleniu biegnie krasnolud, który jest gulem. Docieracie do niewielkiego stawiku, który jest w okolicach Ottarii i faktycznie przy tym jest gnom. Stoi, patrzy się w taflę wody i kiedy tylko widzi Kuzu, lisa, który tam gdzieś podbiegł, wita was. Witajcie, moi drodzy. Czekałem na was. Siśko, co mogło się skomplikowało, jeżeli mam być szczery. No, umówiliśmy się, no nie było was. Poczekałem chwilę, po czym wróciłem do swoich działań. Uznałem, że coś się wydarzyło, co zmieniło wasze plany, więc no, całkowicie to rozumiem. Bardzo dużo potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Panna burmistrzowa była zaangażowana w operację. No, nie dziwi mnie że ktoś z miasta jednak współpracuje z siłami zła, które gnieżą się pod tą latarnią. Aczkolwiek nasz, że tak powiem, na ten moment nie wykryliśmy tego, żeby Wilkołak jakkolwiek z nimi współpracował. Odnoszę wręcz wrażenie, że na ten moment jest im wobec nich co najwyżej neutralny. To też myślę, że wciąż jest dla niego szansa. No, Jaul nigdy nie był, jakby to powiedzieć, do końca zły, tak?
no, ta jego choroba na pewno na niego wpłynęła, natomiast no, nigdy nie przejawiał skłonności do agresji per se, takiej czystej, że po prostu robić komuś krzywdę, więc zdziwiłby się, gdyby po tej przemianie to się zmieniło. Cóż, możemy spróbować ponowić akcję jutro po południu. My musimy rano odpocząć i ogarnąć parę rzeczy, ale na południe już jesteśmy wolni, więc możemy zacząć od tego. No tak jak mówię, no zależy mi na tym, żeby z nim porozmawiać. Jeżeli mówicie, że zaprowadzicie mnie tam jutro w południe, to będę tutaj na was czekał jutro w południe. Dobrze, na ten moment jedyne co, że tak powiem, czy byłbyś w stanie ustalić, czy on, że tak powiem, zanim się spotkamy, czy byłbyś w stanie ustalić, że tak powiem, gdybyśmy ci dali konkretne miejsce, gdzie on będzie, czy on jest w środku, czy na przykład gdzieś nie wyszedł, żebyś obserwował to miejsce, z którego on często wychodzi na polowanie, byłoby dosyć niezręcznie, gdyby, wiesz, opuścił swoje miejsce, a my byśmy o tym nawet nie wiedzieli. Mogę poprosić moich zwierzęcych towarzyszy o to. A jeszcze w międzyczasie wiem, że pytaliście się o odwrócenie zmian w kula i z tego, co się dowiedziałem, istnieje pewien rytuał, który byłby w stanie to zrobić, ale co, może to dziwnie zabrzmi, on musi być odprawiony w tym samym miejscu, w którym nastąpiła przemiana. To jest jeden, no, jeden to z tyle, dobrze, że znamy to miejsce. To nie jest problem. Dobrze. I z tego, co rozmawiałem z innymi członkami naszego kręgu druickiego, musi się to odbyć w południe, więc byśmy musieli tam być w odpowiedniej godzinie. I wymaga aż 6 osób, więc ja bym musiał ewentualnie któregoś z moich towarzyszy druidów wspomóc. No nie jest to prosty rytuał, byśmy was prowadzili przez wszystko, ale jest jeden mały problem. Wymaga to, że się tak wyrażę, fragmentu pierwszej ofiary, czy góle mają to do siebie, że pożywiają się na swoich ofiarach, tak? Więc pewnie i wasz towarzysz, tak patrzę na Ingrama, pożywiłeś się na jakiejś istocie, więc potrzebujemy chociaż fragmentu tej istoty, na której się pożywiłeś po raz pierwszy, do tego rytuału. Resztę rzeczy, no, my jak gdyby większość ziół czy takich magicznych katalizatorów to damy radę zdobyć, tak? Bo to nie jest nic niezwykłego. Natomiast no, te dwie rzeczy, czyli musimy wiedzieć, odprawić to w miejscu, w którym nastąpiła przemiana i mieć chociaż fragment istoty, która jako pierwsza została zjedzona przez takiego ogóle, żeby to odprawić. Jeżeli te dwie rzeczy uda wam się znaleźć, mieć ze sobą, no to powinniśmy być w stanie odwrócić cały ten proces. Nie powinno być problemem. Wydaje mi się, że chyba te ciała były w miejscu, w którym został przemieniony, więc o ile nikt ich nie wziął, to chyba jakieś szczątki a la kości powinny zostać. No nie, czarny świecący głównie. Dobrze, więc no musicie mi dać znać wcześniej, bo muszę poprosić jednego z druidów o pomoc w tym, że on zna ten rytuał i wtedy wasza pozostała trójka będzie jak gdyby nam wspomagać, a tutaj patrzę na Ingrama, no ty będziesz obiektem całego rytuału. Nie wiem, jak to bolesne będzie, ale no, miejmy nadzieję, że zadziała. Jak coś zwiążemy cię łańcuchami?
nie przejmuj się. Ale wcześniej się wyśpimy, nie? No tak. Ale wiesz... To będzie dobrze. Teraz tego nie zrobimy. No tak, no ja potrzebuję... Czy czarny? Ja potrzebuję też tutaj porozmawiać z moim kolegą druidem, czy jest i kiedy jest w stanie tutaj przybyć, tak, żeby nas poprowadzić w tym... My w takim razie umówmy się w ten sposób. Skontaktuj się z nim wtedy, kiedy będziesz mógł. My po załatwieniu sprawy z wilkołakiem udamy się do miejsca, zabezpieczymy je, sprawdzimy, czy są tam zwłoki pierwszej ofiary i zabezpieczymy fragment ciała. To już możemy zrobić w tym momencie. No dobrze, jak to wszystko będziecie mieli załatwione, przyjdźcie tutaj wieczorem. To wtedy ustalimy, jak szybko jestem w stanie sprowadzić mojego kolegę druida, żeby wam pomógł. Znaczy, nasz lord troszkę się zapędził. Na pewno zajmie nam to przynajmniej jeden dzień czy dwa, aby zabezpieczyć to miejsce. Tak samo jak kontakt z druidem trochę potrwa, więc ja tutaj już skracam. No, niemniej to dopóki mi nie potwierdzicie, że macie wszystkie, macie dostęp do tego miejsca i macie fragment tej pierwszej ofiary, dopóki mi tego nie potwierdzicie, ja nie będę tutaj zawracał głowy mojemu kompanowi. Tylko nie zdziwcie się, on jest bardzo nietypowy. Jak nie przejmować się tym, my również jesteśmy nietypowi. Że tak się wyrażę, on jest żywą rośliną. Nie wiem, czy słyszeliście o takich istotach, które są zwane leszymi. Alba wyjmuje swoją księgę, tajny przez poufny kolorowy magazyn. I ona już wie wszystko o tej istocie. Dokładnie. Panienko, a co to masz za dziwną księgę? Albo otwiera na którejś stronie, a tam na pewno jest jakiś już autograf Kuzu i kolorowymi kredkami popisane, jakie są potwory, jakie spotkaliśmy. Ona robi notatki. Nikt nie wie kiedy, ale Kuzu tylko je widział. Dokładnie, bo Kuzu załącza do nich obrazki. Dokładnie. To jest taki, wiesz, druidzie, pamiętnik księżniczki czy coś takiego. Tak, to jest Monster Manual. Alba się uśmiecha. Bardzo osobliwa rzecz, muszę przyznać, że... Czy byłaby opcja, gdyby tutaj się wszystko nam udało, żebym spojrzał do tego, poczytał sobie o tym i ewentualnie część informacji przekazał swoim kompanom? Patrzę na Kuzu. Musimy zrobić tego więcej. Będzie trzeba zrobić drugi egzemplarz. Ja ci mówiłem, że to trzeba wydać. Dobrze, dobrze. Moja wiedza będzie potężna. Co? Pytanie, czy jeszcze jakoś mogę wam pomóc? Chyba już w tym momencie nie. Musimy iść uwolnić kobold. Ale najpierw się przespać. To życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że dziś w nocy odpoczniecie. Tak, Kuzu jako lisek zaczyna iść ponownie w stronę i szuka jakiegoś wielkiego kamienia, żeby móc na niego wejść. No, bez problemu znajdziesz. I wchodzę na niego, po czym dalej w formie lisa, bo jak się okazało, mogę w tej formie dalej mówić. Jeżeli już mam wykupione specjalne rzeczy. To tak. Moja droga kompanio. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego tak bardzo naciskałem na to, żebyśmy jednak poszli na ryby. Otóż spora część miejscowych wciąż uważa nas za popierdoleńców. Jakby to była jakaś nowość. Ale Kuzu wpadł na pomysł. Bo możemy udać, że nie jesteśmy porypani, udzielając się socjalnie w czynnościach ludzkich, które oni tu praktykują co ranek.
Stąd też pomysł na to, że jutro rano, oprócz załatwienia wszystkich naszych spraw, poświęćmy chwilę czasu na pomoc społeczności, na udział w ich zajęciach i przede wszystkim na realizację więzi. Gdyż, jeżeli to zrobimy, będziemy bardziej popularni niż jesteśmy teraz, zaskarbimy sobie większą przychylność i głos nasz w wyborach stanie się bardzo ważny. A wtedy nasz człowiek będzie siedział na stołku. Okay. Ingram, misja specjalna dla ciebie. Skontaktuj się z osobą, która, że tak powiem, z naszym pretendentem do tronu. Poinformuj go, że miecz dalej jest w naszych rękach. I załatwiliśmy sobie, żeby na ten moment był cały czas w naszych rękach. Wytłumacz mu też, dlaczego miecz nie może się chwilowo znajdywać w jego rękach. MacGregor? Cały czas jest tam, gdzie był? To znaczy, wiesz, chyba... jego żeście odprowadzili do miasta z tą całą otoczką, że jego ktoś napadł i tak dalej, nie? I dlatego on, dobra, jego nie było w mieście, nie? Pamiętałem do końca, jak to w końcu rozwiązaliśmy. No, trochę zrobiliśmy krzywdę. Znaczy, kto zrobił, to zrobił. MacGregor, misja dla ciebie. Poorientuj się, i na czym stanęło śledztwo w domu burmistrza. Natomiast my z Alwą zapewnimy sobie zajęcia socjalne, żeby lepiej poznać lokalną ludność, a także o czym ona piszczy. My jesteśmy do tego doskonałymi istotami. Tak. W wolnym czasie zajmiemy się przepisywaniem wielkiej wiedzy powszechnej. Tak, bo na statku będziemy to robić, na wódce. Tylko Alwa, tam uważaj na siebie przy młodym, gdyby się okazał jeszcze odważniejszy niż do tej pory. Powiem ci, jak zobaczy Monster Manuala, to nie wiem, co on zrobi. Biedaczek. On nie wie, na co się porywa. Może stwierdzić, że to księga do obsługi ciebie. Patrzę na ciebie takimi wielkimi oczami. Czy ty się słyszysz? No. Myślisz, że wyjmuję pistolet? Myślisz, że to jest do obsługi mnie? Chowam pistolet. Oj, nie, nie. Zależy, jakby na to spojrzeć. A właśnie, Ingram, jesteś w stanie załatwić mi jakieś takie przeciwwodne czuśko na broń czy tam amunicję? To jest tylko kwestia materiałów, resztą mógłbym się zająć. Tylko po prostu trzeba by było odpowiednio zabezpieczone przeciwko wodzie materiały. No, to byłbyś w stanie to w ten dzień, kiedy my się będziemy socjalizować, zobaczyć, sprawdzić, ogarnąć? No, popytam z tego, co mi się wydaje, powinni tutaj mieć specjalnie wzmocnione materiały. No i mi też się przyda do tworzenia specjalnej pochwy. No i widzisz, no. My się dogadaliśmy. A my z Kuzu może nauczymy się pływać. Masz makaroniki, Kuzu? Oczywiście, że tak. No i super. Mam nawet zakręcia, które pozwalają oddychać pod wodą w razie czego. Możemy odkryć nowe potwory. Ale to bym proponował następnym razem. No ale wiesz, możemy w parę godzin zrobić rurkowanie. Zrobić takie fajne, można powiedzieć, atrakcje. I znaczy tak, ja bardzo chętnie, tylko tak jak ci mówię, jeżeli ja przygotuję nam tak zwane zaklęcia na wodną atrakcję, to potem nie będę mógł zrobić łubu-dubu nieumarłym. No to dobra, to cały dzień poświęcimy to, a w nocy sobie zrobisz łubu-dubu. Ale ja muszę rano to zrobić. Muszę rano ustalić, co ja będę robił. Więc to będzie po łubu-dubu. Aha, bo w pierwszej kolejności idziemy na łubu-dubu, a później idziemy na ryby? No nie, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, najpierw idziemy na ryby, ale potem idziemy na łubu-dubu, ale jak ja zużyję wszystko na ryby, to ja potem nie będę miał na łubu-dubu. A do łubu-dubu potrzebuję o wiele więcej niż na ryby. Cholera. Ale jedno podwodne zaklęcie. Jedno malutkie. Jedno, bez problemu. Nawet dwa mogę przygotować. No! Czego chcieć więcej od ciebie, Kuzu? Czego chcieć więcej? Więcej pieniędzy, więcej wpływów i przede wszystkim więcej kapłanek. Dobra, to zaczniemy sprzedawać tą książkę, ale będziesz trzeba znaleźć skrybę, który będzie to przepisywał. A tam. Ja przepiszę swoją całą wiedzę. Dopiszę moją wiedzę i będą dwie wiedzy w jednej książce. A wtedy książka będzie podwójnie warta. A może zrobić takie parę ksiąg z, można powiedzieć,
Tagany, w sensie tutaj, tutaj rośliny, tutaj nie umarli, tutaj, tutaj potworności, tutaj zwierzęta. Zwierzęta są najbardziej nudne, więc dodajmy to jako bonus. Wielka saga wiedzy powszechnej. Albo wiedza o różnościach. Żywych różnościach. I nieżywych. Mam do was pytanie. Jak wy macie, jak wy śpicie w tej karczmie? Każdy z was ma osobny pokój? Macie jakieś wspólne pokoje? Z tego co ja pamiętam, chyba mamy pokój wspólny na trzy osoby i oddzielny pokój ma Alwa. No bo Alwa musi mieć miejsce dla swoich chłopów, nie? Właśnie to miałam w głowie, kiedy to usłyszałam. Tak, bo ktoś mówił, że nie chce z kobietą spać w jednym pokoju. Tak było. To myślę, że to będzie dobry moment na taką krótką przerwę. My wrócimy za jakieś 10 minut i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Gdybyście chcieli, to zapraszam was na naszego Discorda i na naszego Facebooka, żeby dowiedzieć się o tym, co robimy, co gramy, jakie sesje, jakie inne aktywności działamy, oraz dla tych osób, które uważają, że to, co robimy, jest ciekawe i warte wsparcia, też zapraszam na naszego Patronite'a i tam można wesprzeć nas w dążeniu do naszego RPG-owego autobusu, żebyśmy mogli jeździć po Europie, po Polsce i grać w RPG-szki z fajnymi ludźmi, czy też do was, jeżeli macie podwórko, zajechać RPG-szkowym autobusem i zrobić coś fajnego, to zapraszam właśnie na Patronite'a, a na razie ludziom na YouTubie, którzy nas oglądają, czy też na platformach podcastowych, mówimy do widzenia, dobranoc, do usłyszenia.